zbliża się Bartleby i Loki dostają anonim, znaczy Bartleby dostaje anonim. Z gazety. Tam jest wycięty fragment z gazety właśnie o tej kampanii katolicyzm wow i przekonuje Lokiego, że trzeba spróbować, trzeba bo wrócą do domu, a że Loki jest troszeczkę, tak jak to się mówi, narwany, stwierdza, że nic lepiej nie ustawi go z powrotem w niebie, niż odzyskanie pozycji gniewu Bożego. Czyli im będzie musiał załatwić złotego cielca. Wierzę w to. Nie uciekaj. Wiara, tylko wiara. Co to ma być? Najpiękniejsza scena tego filmu jest rewelacyjna. Powiem ci, mi się troszeczkę kojarzy ze świętymi z Bostonu. To jest rewelacja. No ale to a propos, w ogóle inna strona. Idzie zrobić rzeźnię w siedzibie firmy Golden Movie. Czyli w parodii Disneya. Taka parodia Disneya, tak. Złoty Cielec. Złoty Cielec. Tam? Gumę? Nie zrobiłaś nic złego. To byli oszuści. Twoja dusza jest czysta. Ale nie powiedziałaś na zdrowie, kiedy kichnąłem. Loki? Masz szczęście. Loki! Idę. Nerwaniec. Ale ogólnie scena, nawet wcześniejsza scena, która jest w windzie, jest rewelacyjna. Kiedy mówią... Kiedy mówią, ale bym sobie teraz zaruchał, nie ma w czym. No to w takim razie... Zrobimy coś lepszego. Pójdziemy zabijać. Kobieta przestraszona w środku. Spokojnie, nie ciebie. Nie ciebie. I takie mamy zarysowanie początkowe fabuły. No. Potem jeszcze dochodzi plan Azraela. Gównopotwór. O Jezu, no ale to tam wchodzi już Serendipity, pojawia się 13 apostoł grany przez Chrisa Rocka. No. Faceci jak my nie spadają z nieba. Piękne, nagie, cycate kobiety też nie. Który jest czarny. Tak samo jak Jezus. Jezus, tak. Jezus wisi Łukasę. Chociaż Bóg jest biały. Bóg jest kobietą. I Bóg jest kobietą. Ale to był spoiler. No, wcześniej do tego doszliśmy. Ale generalnie fabuła jest prowadzona w dosyć prosty sposób. Logiczny, tak jakby rzeczy następujące po sobie wynikają z siebie. Nie ma tam żadnych zagmatwań. No i wiesz co? Na tym skończmy. My nie będziemy spoilerować ludziom całego filmu. No tak. I po prostu przejdźmy teraz do tego, co nam się podobało, co nam się nie podobało. Ja powiem, co mi się nie podobało, bo zaraz pewnie Paweł to skontruje. Prawda? Ja ci w ogóle nie dam drugiego słowa. Właśnie. Dobra. Au. Ten film ma jeden wielki minus. On jest bardzo przegadany. I nie ma scen, które dają taki odpoczynek od tego gadania. Nie ma takich scen, które pokazują... Ty, jaka zajebista scena akcji. Nie ma tak. Jest gadka. Chwila taka... Gadka. I sceny akcji są zrobione tak, żeby jak najmniej trzeba było pokazywać. No czy wiesz co, powiem, od razu ci to skontruję. Bo to nie jest kurwa film akcji. A ja wiem, że to nie jest film akcji. To nie jest film akcji. Tam nie chodziło o akcję. Tam chodziło o kilkanaście, kilkadziesiąt bardzo dobrych gagów. No, ale nie ma sceny akcji były urozmaiconą takim drobnym urozmaiceniem. No bo co jest? Jest bójka w pociągu. Zabijecie nas? Myśleliście o konsekwencjach? Konsekwencje, szmokwencje. Co jest? Nawet na chwilę nie można was zostawić. Ucisz go. Poczekajmy na stację. Nie mieli biletów. Są naprawdę mocne sceny, a i cały czas ma w takie
cały czas nie ma w takich odetchnięcia. Mi nie chodzi o to, żeby, wiesz, zrobić z tego film akcji. W ogóle Kevin Smith, nawet jak porusza takie ciężkie tematy, to robi to z taką finezją, że on się po nich prześlizguje. I to nie jest takie, że ty siadasz i mówisz, o Boże, jak on morduje ten temat, jak ja już nie mogę tego słuchać. Nie, on to robi w sposób bardzo, bardzo zręczny. On po prostu w Dormie mi trochę denerwuje, że oni wzięli ten temat, rozciągnęli bardzo i po prostu są pewne momenty, gdzie już czuję, że kurwa, po co jest ta scena? No na przykład sceny DPT, tak jak powiedzieliśmy, ta osoba jest tylko... Ta postać jest tylko po to, żeby powiedziała tylko jedno pierdolone zdanie na cały film. Znaczy, no ona powiedziała trochę więcej niż jedno pierdolone zdanie na cały film. Natomiast to tak jakby można było tą postać zlikwidować i tak jakby połączyć ją z inną postacią. Na przykład z Rufusem. O. Tak? Natomiast no, Kevin Smith zdecydował. Kevin Smith zdecydował inaczej, postanowił wprowadzić Serendipity, no i jakoś urozmaica ten film, tak? Jest takim bohaterem epizodycznym, jak to się mówi. Gra taki drobny epizod, no ale jest. No jest. Tego się nie da. Okot do nas wrócił. O. Jest trudno powiedzieć, idź i oglądaj Dogmę. Łatwiej jest powiedzieć, napal się trawy i dopiero wtedy oglądaj Dogmę. Znaczy, no tak. Być może napal się trawy? Nie, no to jest film dla specyficznego odbiorcy. To już powiedziałem, to jest Kevin Smith. Ja powiem o tym, co mi się... ja generalnie mówię o tym filmie zawsze w superlatywach, bo ja uwielbiam ten film. Uważam, że po prostu tak jak generalnie na przykład nie trawię Matta Damonda, tak w tym filmie z Benem Affleckiem w duecie po prostu są rewelacyjne. Tutaj nie mogę powiedzieć i robią mojego. Tak grają, jest taka chemia między nimi, jakby tak naprawdę razem spali. Oni mają penisów w tym filmie. No to mogą razem spać. Ale nie, naprawdę, jest świetna chemia. Dają sobie i Matt Damon nie jest aż tak drewniany jak w niektórych swoich filmach. Tak, jest taki. Excuse me. Przepraszam. Are you married? Czy jest pan żonaty? A jak myślisz? To pańska żona? Nie twój zasrany interes, ale nie. Kto jest panem? Ten rządzi. I said, whose house? Run's house. Whose house? Say what? Run's house. Say what? A, przyszły Batman daje też sobie. Chociaż przyszły Batman... Ben Affleck jest bardzo dobrym aktorem generalnie. Chociaż nie wiem, czy Ben Affleck tutaj... Nie wiem, czy nie jest słabszy od Ed Damona. Bo on ma jednak zagrać, niby on ma więcej zagrać, ale jednak Loki ma więcej dla siebie. On tak bardziej się bawi tą postacią. Matt Damon bardziej ją tak daje tak, wiesz, od siebie trochę. A no Affleck, tak. A ten, jak on jest? Ben Affleck. Ben Affleck ma tą zmianę zagrać i ta zmiana wychodzi tak trochę, o! I to taki jest skrajny przeskok, że tak, najpierw jest taki świętoszkowaty, a nagle robi się taki psychopat. Nie, jest tak. I jestem psychopata. Tak, to jest dokładnie scena w pociągu. Tak, i to się przestawia. Znaczy, to też jest pewna magia tego, że to taki drobna rzecz, że Bóg wysłał za nim pogoń, sprawia, że... Że mu odwala. Znaczy tam w ogóle następuje zamiana ról, tak? Bo na początku taką osobą, której odwala, jest Loki. I nagle to Loki staje się tym rozsądniejszym. No. I Bartleby staje się tym bardziej agresywnym i skorym do przemocy. I to takiej przemocy w takiej typu mordujemy miliony. Takie ludobójstwo. Ale to jest w pewnym stopniu minus. Hevilo wskazał trochę minusów, które mu przeszkadzały. Natomiast no, ja generalnie jestem na plus, bo świetne role, świetnie poprowadzona fabuła, świetne sceny gagowe.
Brakowało tylko po prostu jeszcze, tylko trochę. Dla mnie... No może ze dwóch scen takich faktycznie, które mogłyby rozluźnić nas trochę, ale generalnie ja uwielbiam ten film. No ja też, ja go lubię, to znaczy, jeżeli Eddie powie, ty wiesz co, przynoś popcorn, oglądamy Dogmę, to nie powiem, nie, kurwa, pierdol się, nie obejrzę. I właśnie po nagraniu tego obejrzymy sobie Dogmę. A słuchajcie, i jak w oceny 1 do 10 są wałowe, prowadzimy prosty system. I wiadomo, tak jest do dupy, tak jest średnio, tak jest zajebiście. Więc za chwilę ocenimy Dogmę. I powiemy jednym zdaniem po czymś. Dogmę oceniamy... Myślę, czy trochę tak, ale... No dobra. Nie dam ci! To znaczy... Dogmę mogę tak ocenić, dlatego, że ona jest dla specyficznego ludzia. No i ja oceniam tak, bo ja jestem specyficznym odbiorcą. Ja jestem normalnym odbiorcą. Ale tak, jeszcze wyciągnę palec do góry, tak. Jeszcze bardziej. O! Trzymajcie się, my pomyślimy nad kolejną recenzją. I co? I do zobaczyska. Do zobaczyska. Trzymajcie się, pa.